Ferry je w pełni, to ty z Nicyno w góry. Dzisiaj to ja se przymocym, jak to jest, jak się stawiał pierwsze kroki na narciętach. Tu w Zakopanem Łodnosalem będziemy się ślizgać. Witajcie! Centrum Szkoleń Narciarskich to 5 tras narciarskich, 5 wyciągów przygotowanych dla narciarzy chcących nauczyć się jeździć na nartach i snowboardzie, ale również poletko i wyciąg taśmowy dla tych dzieci malutkich, które tak naprawdę dopiero sprawdzają, czy chcą jeździć na nartach. Program szkoleń dla dzieci, program 6 odznak Misia Stramusia, realizowany jest 9 sezon narciarski. To taka motywacja dla dzieci, to odznaki w różnych kolorach, ale to także poziomy umiejętności, na jakich dzieci się znajdują. Kursy odbywają się przez 6 dni. 5 dni to technika, metodycznie prowadzone dzieci w formie zabawy. Dużo torów, dużo slalomów, dużo zabaw. Sobota to zawsze pod Nosalem zawody. Wielki finał, 15 luty, Puchar Misia Stramusia, to wielkie święto. To dzieci, które rywalizują na slalomie skikross, w tym roku również na slalomie snowboardowym. I to rodzice, którzy do nich dołączają na takim slalomie połączonym z biegiem na rakietach śnieżnych. A jak się jeździ na kaniówce w Białce Taczajskiej? To zaraz sprawdzimy! Trzy stoki, czyli ten, który jest za nami, jest już przeznaczony dla osób bardziej zaawansowanych. Ten, na którym w tej chwili jesteśmy, to są osoby początkujące i taki maleńki tutaj obok, małą taśmę, z której najchętniej korzystają dzieci w wieku lat 3-4. Te wyciągi są połączone z całym kompleksem kotelnicy, czyli możemy, wyjeżdżając tutaj tym wyciągiem krzesełkowym, przesiąść się później na łącznik i dojeżdżać do pierwszych stoków kotelnicy. Pierwsze kroki zawsze zalecamy, żeby były prowadzone pod opieką instruktora, bo to jest jednak bardzo ważne, żebyśmy nie próbowali sami, bo później często właśnie tak się kończy, że jeżeli ktoś przypina te narty, nie wychodzą mu pewne rzeczy, przewraca się, on po prostu to odpina i uważa, że to nie jest sport dla niego. No a teraz na orcyku z kaniówki bez kotelnicy i hamaj na manie! To jest taki ośrodek rodzinny. Mamy tutaj jedną kolej czteroosobową, orczyk dla narciarzy takich mniej zaawansowanych dla dzieciaków, a dla takich najmłodszych dzieciaków, które nawet na orczyku nie mogłyby się utrzymać, mamy dwie taśmy. Zaleta też jest taka, że stok ma dość łagodne nachylenie, więc tutaj ciężko o jakąś niebezpieczną sytuację. Dobrze przygotowany ośrodek i ta charakterystyka wyciągów to jest jedno, a druga sprawa to jest oczywiście szkoła narciarska, z którą blisko współpracujemy w zasadzie od początku i mają przygotowany autorski program, tak zwane ferie ze Stokusiem. Zawsze sezon kończymy pucharem Reksia. To są największe zawody dla najmłodszych w całej Polsce, no i cieszymy się, że możemy być współorganizatorem. A w Małopolsce to się ta nika nie stracicie, bo są takie punkty informacji turystycznej, co wszystko, co oka idzie, się dowiecie. Takie miejsca jak punkty informacji turystycznej, tak jak my tutaj mamy Małopolski System Informacji Turystycznej w Nowym Targu, to są miejsca, które są bardzo potrzebne dla turysty. To jest
pierwsze miejsce, do którego powinien trafić turysta. Zagraniczni turyści są nauczeni i wiedzą o tym, że oni dostaną rzetelną informację. Natomiast polski turysta uczy się i na szczęście ta frekwencja z roku na rok rośnie. Coraz więcej ludzi korzysta. Bardzo często wygląda to tak, że po prostu pytam, jakie są preferencje, czego turysta oczekuje od nas, no i po prostu układamy plan wycieczki. A wy to chcecie jeździć jak mistrzowie? Tak! No to jedziemy do szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem jest to szkoła sportów zimowych, także mamy 7 dyscyplin. Kombinacja norweska, którą liczymy razem ze skokami, biegi narciarskie, snowboard, biathlon, narciarstwo alpejskie i łyżwiarstwo szybkie. Szkoła istnieje od 1977 roku. Może się pochwalić 62 olimpijczykami. Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk, Piotr Żyła. Obecnie również mamy na wysokim poziomie uczniów w ubiegłorocznej ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w sportach zimowych. Nasi uczniowie, jak i również absolwenci zdobyli największą ilość medali. Szkoła ma bardzo dobre zaplecze. W 2017 roku został oddany nowy budynek hali pełnowymiarowej z zapleczem, z siłownią, z fizjoterapią, z odnową biologiczną. Organem prowadzącym szkołę jest województwo małopolskie, z czego bardzo się cieszymy. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej i to się przekłada na wyniki i komfort pracy z młodzieżą. Szkoła Mistrzostwa Sportowego dla Małopolski to przede wszystkim kuźnia wspaniałych sportowych talentów, ale także szkoła gwarantująca wysoki poziom nauczania. Uczymy najlepszych z najlepszych sportowców, ale także wybitnych młodych ludzi, którzy w przyszłości dają sobie radę nie tylko w sporcie i wielokrotnie to udowadniali, no ale przede wszystkim to takie utwardzenie tego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, które od wielu lat prowadzi województwo małopolskie. My wygrywamy wszelkie możliwe rankingi, jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży w dyscyplinach zimowych w skali całego kraju. Ta szkoła to przede wszystkim wizytówka sportowa naszego regionu. Teraz się przypatrzcie, jak było na Pucharze Świata w Zakopanem. W tym roku tak bardzo pięknie się ułożyło, że wraz z rozpoczynającymi się feriami jest kolejna edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Stadion pęka w szwach, więc dzisiaj będzie doping bardzo gorący i liczę na to, że publiczność pomoże naszym wspaniałym skoczkom. Czuję się na pewno jak jeden oczywiście z aktorów, bo tutaj ten spektakl, który tworzą nie tylko my jako zawodnicy, ale też organizatorzy, DJ-e i przede wszystkim kibice, no to brać udział, czynny udział w czymś takim i być jednym z bohaterów jest naprawdę niesamowite. Ja się już z wami zegnam w ślizgu. Do widziska za tydzień na narciętach, nebo ferie w pełni. Bywajcie zdrowo! Ha, ha.